żeby lajkować, subskrybować, podajcie nam sklep, ale my rozpoczynamy. Słuchajcie, no jak to wiecie, poprzedni odcinek skończyłem na tym, że się zgubiłem. I teraz próbowałem znaleźć, odkryć po prostu drogę do domu. Tu przy okazji znalazłem sobie takie fajne, wiecie, te kałamarnice, to kiedyś znalazłem w kopalni. I zobaczyłem moje miejsce, gdzie były bambusy, więc mega zadowolona. To wielki skok do wody i jestem przy swoim domku, więc się mega ucieszyłem. Wracamy do domku, normalnie zadowoleni po poprzedniej przygodzie z poprzedniego odcinka. Tu oczywiście przypalamy wszystkie zdobycze, które mi się udało zdobyć razem, jak wiecie, w kopalni. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to oczywiście wchodźcie, bo był mega epicki, naprawdę, wiele tam się robiło. Zrobimy sobie farmę, oczywiście wkładamy tej rzeczy do przepalenia, żeby mieć dużo jedzonka, bo jedzonko bardzo fajnie. Ogarniamy sobie trzcinę cukrową, bo wiecie, bo mamy jednak enchant, będziemy musieli coś przekminić sobie z książkami. Idziemy spać, dzień 26. 26 dzień rozpoczynamy od tego, żeby powiększyć naszą farmę trzciny, więc w tym miejscu, w tym kanionie koło naszego domku stawiamy sobie nieco więcej piasku i ogarniamy sobie więcej pszenicy, żeby, jak wiecie, jak najwięcej po prostu skraftować normalnie książek, a tu nagle pilarzerowie na mnie napadli, a ja mówię, o ja cię sunę, dobra, wiecie co, bez wojny się nie poddam, ale na chwilę obecną chciałbym stąd uciekać i powiem wam, troszeczkę naprawdę mały przypał, w tym miejscu są pilarzerowie, tam są kolejni, dobra, postanawiam, wracamy do domku, ale z drugiej strony sobie myślę, dobra, ludziska, wyjaśniam was, nie ma tak dobrze, dostałem ten wielki jakiś totem wojny, ale nic, muszę ich wyjaśnić, to jest mój ziemia, to jest mój teren, proszę stąd normalnie wyjść, bo was wyjaśnię, patrzcie, cyk, drugiego wyjaśniamy, tam jeszcze trzeci, więc wielki skok, ten chłop mnie w ogóle trafił, ale dobra, wyjaśniamy go, rozwalamy go, pipi, wyjaśnieni, stawiamy sobie oczywiście sztandar, bo sztandar bardzo fajny, przypalamy sobie ziemniaczki, żeby mieć jak najwięcej ziemniaczka, wyjrzymy te sztabki złota i sobie wszystko odkładamy i rodziska, robimy ognisko, robimy misję pszczółki, ponieważ pszczółki są bardzo potrzebne, więc sobie wychodzimy na to, żeby sobie ogarnąć pszczółki i znaleźliśmy te pszczółki, to miejsce z pszczółkami i stawiam ognisko i wiecie, biorę nożyce i wyciągam z nich ten ul, taki, znaczy ten pszczeli wosk, czy jak to się tam nazywa, idziemy spać, dzień 27. Następnego dnia oczywiście przydałoby się rodziska skraftować ul, więc sobie skraftowaliśmy jeden ul, ponieważ chciałbym przenieść nasze pszczółki do mojego domku, więc tak, zbieramy sobie oczywiście kwiatuszki, żeby tutaj pszczółki sobie mogły bardzo fajnie za nami pójść, jedna pszczółka już idzie za nami, więc naprawdę bardzo fajnie i mamy dwie pszczółki! Ja cieszę się, już dwie pszczółki lecą do naszego domku, więc jest naprawdę po prostu mega epicko i... Idziemy sobie z tymi oczywiście pszczółkami, bierzemy sobie tutaj ten bambus, otwieramy nasze ogrodzenie, zapraszam pszczółki, proszę pani za mną, wchodzimy, wchodzimy, stawiamy im oczywiście ul i puszczam kwiatuszka, a to nagle one gdzieś odlatują, no cholipka jasna, gdzie one odlatują, ja tu pomyślałem, że tu będzie ich nowy dom, a one po prostu sobie postanowiły, że sobie lecą do swojego starego domu i wiecie co, naprawdę się zdenerwowałem, ale dobra, nie poddaję się, drugie powtórzenie. Drugi raz, słuchajcie, wkładamy oczywiście naszą pszczółkę tutaj do środka. Zapraszam pani pszczółka, hop, 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 zapraszam za mną. No i oczywiście idziemy z tą pszczółką i postanowiłem dać jej ten kwiatuszek, bo pomyślałem, dobra, ona zostanie, ludziska, patrzcie. Ona została, tu nagle zium, leci do góry i po prostu odlatuje. Naprawdę byłem po prostu w tym momencie zdenerwowany. Jak wiecie, jak naprawić te pszczółki, to napiszcie mi w komentarzu, bo to naprawdę dla mnie mega ważne, żeby one jakoś tam przeszły do mnie. Ja naprawdę nie wiem, w jaki sposób to mam zrobić, ale postanawiam tak. Wyzbierałem wszystkie kwiatki, które tam były koło pszczółek i stawiamy je sobie koło domu i stworzymy po prostu idealne miejsce dla pszczółek. Stworzymy takie idealne miejsce, żeby pszczółki sobie w tym miejscu chciały oczywiście zamieszkać. Stawiamy jak najwięcej da się kwiatuszków. Tu jeszcze mi wędrowny odwiedził, ale on się naprawdę przyda, bo go mogę wyjaśnić. I dzięki temu będziemy mieli lasso, więc jedno lasso albo tam smycie, zależy jak na to mówicie. No i wiecie, wyjaśniamy sobie lamy. I mamy oczywiście tutaj fajne lasso, więc lasso nam się przyda, ponieważ dnia wcześniejszego, jeszcze jak byłem koło pszczółek, zauważyłem, że tutaj, oprócz tej trzciny, którą wyzbieram w tym momencie, ludziska, w tym miejscu znajdują się również krowy! I bierzemy oczywiście krowy na lasso i bierzemy krowy do domu, bo wiecie, krowy nam się przydadzą na skórę, czyli przydadzą nam się na biblioteczki i przydają nam się nam po prostu do jedzenia, no bo krówki się je. No i mamy
mamy kolejny dzień, 28, bardzo fajny dzionek. Zbieramy sobie oczywiście krówki, jesteśmy bardzo blisko naszego już domku, więc zapraszam pani krówko za mną. Wchodzimy tutaj, oj, tu miały problem, żeby się zmieścić, ale jakoś dały radę i oczywiście wchodzimy z nimi. Tutaj postawiłem sobie płotek i zamknąłem je i pomyślałem, że słuchajcie, rozmnożymy krówki, żeby stworzyć malutkiego, normalnie przesłodziutkiego krówkę. I patrzcie, jaki normalnie malusi pysie, taki... Taki tam malutki pysiek normalnie powstał, więc po prostu genialnie! Jestem zadowolony, mam krówki oczywiście w swoim domku, ale wiecie, pomyślałem, że krówki mają gdzie mieszkać. Znaczy, na razie nie mają gdzie mieszkać, więc kopiemy oczywiście tu na danie dalej i musimy dla nich zrobić specjalne miejsce, żeby miały specjalne miejsce do specjalnego życia. Więc sobie oczywiście wykupujemy dla nich wielkie pomieszczenie, w którym będą sobie mogły zamieszkać. Tu jeszcze jakieś złoto, jakiś węgiel, wszystko oczywiście jak najbardziej na plus i kupiemy naprawdę masakrycznie wielkie pomieszczenie, żeby można było rozwijać te krówki. I naprawdę kopałem to pomieszczenie duży czas, a zminął kolejny cały dzień i rozpoczynamy dzień 29. Tu oczywiście sobie teraz stawiamy ściany, żeby wszystko elegancko, ładnie wyglądało. Tu stawiamy oczywiście dirta na ziemię, bo wiecie, bo krówki jednak lubią zieloną trawę, jak wszystkie oczywiście zwierzątka. I sobie stawiamy tutaj takie jakieś zagrodzenie, ale tak pomyślałem, że nie będę stawiać takiej ściany, tylko zrobimy to nieco inaczej, ale to zaraz zobaczycie wszystko. Na razie tutaj postawiłem takie filary i teraz, ludziska, przydałoby się tutaj coś jednak zrobić, więc tak. Wziąłem kolejną malutką krówkę, sobie stworzyłem. I teraz oczywiście zbieramy więcej bambusów, ponieważ bambusy, jak zaraz zobaczycie, są bardzo mi potrzebne do jednej rzeczy. Więc sobie wyzbieramy wszystkie bambusy. Tu oczywiście postawiamy jakieś jeszcze kolejne, żeby były po prostu elegancko. Tu jeszcze sobie wyzbieraliśmy trzciny. I słuchajcie, z bambusów kraftujemy sobie płotki. Ponieważ, znaczy nie płotki, na razie kraftujemy. No teraz kraftujemy dopiero furtki dokładnie, a nie płotki. Ponieważ furtki będą nam, ludziska, potrzebne do tego, żeby zagrodzić sobie tej krówki. Tak pomyślałem, że zrobimy nieco takie inne pomieszczenie, nieco bardziej ładne. Tutaj sobie postawimy oczywiście podłogę, bo podłoga nam się bardzo, ale tu, ludziska, bardzo przyda. Idziemy spać, dzień 30, rozpoczynamy, idziemy oczywiście naszych króweczek. Najpierw bierzemy sobie te krówki wielkie, żeby tutaj sobie elegancko one przeszły do tych mniejszych. I oczywiście tutaj sobie je fajnie rozmnożyliśmy i mamy kolejną dużą krówkę, a tu nagle pilagerowie, kolejni pilagerowie na mnie atakują. A tu słuchajcie, naprawdę spora liczba tych pilagerów, ich tu jest normalnie z 5, jak nie więcej. Więc teraz wyjaśniamy wszystkich, normalnie rozwalamy, słuchajcie, PvP. Pilagerowie wyjaśnieni, a jak wy napiszecie w komentarzu pilager, to ja wam przypnę serduszko. Więc piszcie taki komentarz i dostaniecie serduszka. No ale dobra, lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Postanowiłem, że jednak wypijemy sobie mleczko, żeby ten efekt tych pilagerów sobie się pozbyć. I jak widzicie, efektu już nie mam. Wyzbieramy sobie oczywiście jeszcze farmę, ponieważ farma zawsze na plus. Zawsze jedzonko nam się przyda, więc zbieramy sobie wszystkie normalnie ziemniaczki i idziemy kopać dirta. Dirt nam tam się przyda, żeby dokończyć dla naszych krówek fajne miejsce. No i oczywiście tutaj skopujemy tą fajną ścianę, żeby to wszystko elegancko wyglądało. Idziemy spać, dzień 31. Robimy sufit w tym miejscu tutaj, żeby zostało mi jeszcze nieco tych broczków tutaj pomarańczowych. To się chyba nie mówi. Chyba pomarańczowe, tak, to się na to mówi. I zbieramy sobie, oczywiście stawiamy sobie tutaj fajny sufit, żeby to wszystko elegancko wyglądało. Karmimy nasze krówki, żeby było nieco więcej krówek. I skopujemy u nich sufit i zastępujemy tym oczywiście pomarańczowym bloczkiem, żeby to jak najlepiej wszystko naprawdę wyglądało, żeby to wszystko stanowiło jedną wielką całość. I cały ten dzień, słuchajcie, spędziłem na tym, że tutaj jeszcze wykopałem sobie takie pomieszczenie, żeby tutaj od tej farmy i do tych krówek wykopałem takie pomieszczenie z dirtem, żeby ten dirt tutaj zielony dał radę tam przejść do krówek. Idziemy spać, dzień 32 i oczywiście jestem zadowolony z kolejnego dnia. Mam tutaj już fajne miejsce stworzone dla naszych krówek. Wychodzimy, słuchajcie, i sobie postanawiam, że coś trzeba, słuchajcie, zrobić. Więc tak, postawimy sobie tutaj pochodnie, żeby żaden potwór tu się nie pojawił. Zbieramy oczywiście naszą trzcinę, bo trzcina będzie potrzebna nam do enchantingu. Wiecie, dla książeczek w ogóle, żeby po prostu mieć enchant na 30 level, to by się naprawdę nam mega po prostu przydało. No i postanawiam, jednak trzeba wrócić, słuchajcie. Wracamy do naszego oczywiście domku, lecimy tutaj sobie do góry i jeszcze zapomniałem o jednym miejscu z trzciną, więc wracam do tego miejsca i zbieram trzcinę. Odkładam oczywiście trzcinę tutaj do
naszego, do naszych skrzyneczek, odstawiam wszystkie inne itemki, które w tym momencie mi są niepotrzebne. Jak widzicie, to jest sobie skrzynek, kraftujemy oczywiście papier, a z papieru sobie kraftujemy ludziska książeczki, które oczywiście wykorzystamy do skraftowania pierwszej biblioteczki, którą oczywiście postawimy sobie w tym momencie, więc jestem z tego powodu naprawdę po prostu mega zadowolony. Mamy pierwszą biblioteczkę, czyli to już chyba level jest koło 3, 6, jakoś tak. Dostawiamy więcej kwiatuszków, które oczywiście mieliśmy w skrzynkach, bo do czegoś musimy je, słuchajcie, ludziska zużyć, więc stawiamy tych kwiatuszków ile po prostu wlezie, w każdym miejscu. Karmimy nasze oczywiście króweczki, żeby tej się rozmnażały, ponieważ potrzebna jest nam naprawdę sporo skóry. Żeby zdobyć 30 level jest nam mega naprawdę potrzebne dużo skóry i w tym momencie postanowiłem, że pójdziemy sobie jeszcze po barany ludziska, ponieważ tam były barany. To w międzyczasie próbuję jeszcze z ula sobie wyzbierać ten nektar, ale okazuje się, że to ul naprawdę działa mega słabo. Tu jeszcze znalazłem jakieś krówki, więc sobie już powyjaśniam te krówki, bo nie są mi za bardzo potrzebne, ponieważ mam już u siebie w domku. No i oczywiście idziemy znaleźć sobie te nasze fajowe owieczki, ale ludziska. Chodząc i szukając owieczek, które oczywiście znalazłem, napotkałem jakąś dziwną, latającą, niestworzoną, słuchajcie, normalnie te liany tak dziwnie się zbagowały i to naprawdę wyglądało mega dziwnie. Idziemy oczywiście spać i rozpoczynamy dzień 33 i znaleźliśmy ludziska kurczaczki! Kumacie, to znaleźliśmy kurczaczki na bagnach. To jest po prostu niesamowite odkrycie, więc na początku próbowałem je tutaj brać nasionami, ale ogarnąłem, że można je też na lasso brać, więc tutaj musiałem je przetransportować. Przez to bagno było naprawdę, ludziska, mega, mega po prostu ciężko, ale jakoś dałem radę i sobie szliśmy tutaj w stronę naszego domku. Tu już byliśmy przy pszczółkach, więc naprawdę byłem już coraz bliżej swojego domku. Tutaj oczywiście na mesy, więc jesteśmy już naprawdę mega po prostu blisko naszego domku. Idziemy, słuchajcie, transportujemy nasze kurczaczki dalej. Jesteśmy już naprawdę, naprawdę blisko. Dotarliśmy do domu i tworzymy malusieńkiego kurczaczka. Patrzcie, jaki on jest słodziakiem, jaki to jest słodziak, mysi pisi. Dobra, karmimy oczywiście nasze tutaj krówki, bo krówki też by się przydało jedzonko. I ogarniamy kolejną biblioteczkę, naprawdę już druga biblioteczka, więc jest naprawdę, ludziska, mega ogarnięte wszystko. No i oczywiście kupimy kolejne pomieszczenie. Kolejne pomieszczenie, jak możecie się domyśleć, będzie na kurczaki. Tak, mieliście, ludziska, rację. I właśnie w tym momencie kupimy kolejne pomieszczenie na kurczaczki. Ponieważ kurczaczkom, no, przydałoby się gdzieś mieszkać, ale to nie będzie zwykłe pomieszczenie. Pomyślałem, że zrobimy coś naprawdę niesamowitego dla kurczaczków. I tu oczywiście sobie powypełniałem cały sufit, powypełniałem sobie ściany, żeby to wszystko bardzo ładnie, ludziska, wyglądało. I zakończyłem tak dzień, rozpoczynamy dzień 34. Dzień 34, ludziska, kraftujemy sobie oczywiście leje, ponieważ farma kurczaczków będzie naprawdę czymś niesamowitym. Oj tak, ludziska, farma kurczaczków będzie automatyczna. Znaczy oczywiście miejsce, bo to nie taka farma, bo kurczaczków nie będę rozwalać, bo kurczaczki są najlepszymi stworzeniami w całym Minecrafcie. Więc zrobimy im po prostu taki automatyczny dozownik do jajek, bo to jest naprawdę mega przydatne. Ja pamiętam, jak często mi się lagowało Minecraft o te jajka, więc przydałoby się tutaj zrobić takie automatyczne, żeby to wszystko trafiało do skrzyneczki. Więc jak widzicie, to już powstało naprawdę coś mega fajnego. No i dorobiłem oczywiście furtki, żeby te furtki sobie w tym miejscu postawić, żeby to miejsce pasowało do tego miejsca z krówkami i żeby to miejsce wyglądało naprawdę bardzo fajnie. Stawiamy oczywiście tutaj nasze furtki i przydałoby się jednak umieścić również tam kurki, więc zaraz się tym oczywiście zajmiemy. Zapraszam, panie kureczki, zapraszam za mną, kici kici albo kukuryku, jakoś tak to się mówi. I chodźcie, kurki, tutaj do mnie, idziemy do góry, aż tu nagle się, ludziska, okazało, że miałem naprawdę ciężki problem, żeby ten maluch tutaj wszedł. I ta duża kurka też miała problem, ale malucha jakoś ogarnąłem. Musiałem tutaj postawić takie, wiecie, stałe bloczki. I ogólnie pomyślałem, że to jest naprawdę mega ładny pomysł, więc postawiłem te całe stałe bloczki na tym, wiecie, tutaj zrobiłem taki słupek po prostu u góry, jak możecie zobaczyć.
No i pomyślałem, żeby mieć tam jakieś fajne wejście, to postawimy sobie oczywiście tam drabinki do góry, żeby to jakoś tam się fajnie wchodziło. I jak widzicie, jesteśmy normalnie u naszych kurczaczków. Dzień dobry, kurczaczki, tu postawimy jeszcze naszą furteczkę, żeby wszystko elegancko wyglądało. Wychodzimy i zaczynamy zbierać nasze jajeczka. Tu jeszcze oczywiście sobie ogarniemy farmę naszych krówek, żeby było jak najwięcej skóry, bo skóra będzie oczywiście bardzo ludzińska, nam mega potrzebna. Mamy jeszcze przy sobie ziemniaczki, więc bardzo fajnie. I mamy pierwsze jajka. Dwa pierwsze jajka, kumacie to. Farma kurczaków działa. Jestem mega zadowolony. 35 dzień rozpoczynamy i tego dnia postanowiłem, że jednak poogarniamy sobie trochę krówek. Trochę ich powyjaśniamy, ponieważ przydałyby nam się biblioteczki, bo jednak 30 level enchantingu byłby naprawdę, naprawdę ludziska mega potrzebny. Jak widzicie, ogarnąłem 13 normalnie książeczek, więc to już naprawdę mega dobra liczba. I z tych 13 książeczek skraftujemy ludziska, uwaga, uwaga, około 4 biblioteczek, więc będziemy mieli już biblioteczek 6, więc to jest naprawdę świetny wynik, ale oczywiście nie prożnujemy. Musimy zdobyć 30 level, ponieważ 30 level jest nam naprawdę mega potrzebny. Już mamy 15, więc no już prawie, znaczy no już połowa, słuchajcie, ludziska, więc mega fajnie. Tutaj postanawiam jeszcze powyjaśniać nieco więcej tych, wiecie, krówek, żeby postawić jeszcze może jedną biblioteczkę i zobaczyć, który to będzie, słuchajcie, level. Wcześniej mieliśmy 15, a teraz po postawieniu tej, słuchajcie, biblioteczki, uwaga, uwaga, level będziemy mieli... który to jest? 14? Dobra, coś tu chyba nie działa dobrze. Ogarniamy sobie oczywiście kilof i postanawiam sobie zenchantować, tak, ludziska. Enchantujemy sobie pierwszy tutaj rzecz, niezniszczalność 3. Trochę słabo, więc postanawiam sobie ogarnąć kolejny kilof. Liczę na szczęście. Trzymajcie kciuki, żeby było szczęście. A tu się okazuje wydajność 2. Dobra, no tak powiem wam średnio, ale dobra, nic się nie dzieje, słuchajcie, ludziska. Nic się nie dzieje, to sobie oczywiście poogarniamy itemy, które nam są niepotrzebne i przygotujemy się na malutką wyprawę. Więc tak, widzę, że tutaj noc się ma, dzień ma się ku zachodowi. Postanowiłem tutaj postawić nieco więcej ognisk, bo te ogniska naprawdę, ludziska, moim zdaniem mega fajnie wyglądają. I kończymy dzień 35, zaczynamy 36, karmimy oczywiście nasze kurczaczki, żeby wszystko było elegancko, żeby one fajnie sobie tutaj dorastały. I tutaj jednego kurczaka w ogóle chciałem zrobić tak, żeby sobie on oczywiście dorósł, ale za bardzo mi to nie wyszło. I ogarnąłem jeszcze moją tutaj farmę z owocami, wszystko sobie wyzbieraliśmy i ludziska, idziemy do kopalni. Tak jest, w tym momencie ruszamy do kopalni i mam mega epicki pomysł, żeby kopać na poziomie 11, ponieważ zależy mi teraz, żeby wykopać jak najwięcej diaksów się da, żeby sobie skraftować diamentowy secik. Tu znajduję jakieś żelazo, więc bardzo fajnie, wyzbieramy sobie oczywiście całe żelazo i kopiemy na 11 ludziska poziomie. 11 poziom, to mi się wydaje, że to jest naprawdę najlepszy poziom. Tu jeszcze znajduję jakieś miejsce, gdzie znajduję naprawdę ciekawe rzeczy. Tutaj jak zobaczcie, o, złoto znalazłem, tam było naprawdę sporo itemków, więc wszystkie sobie wyzbierałem i wracamy na 11 poziom i kopiemy ludziska dalej. Tak jest, ludziska, kopiemy cały czas dalej, bo chciałbym jednak wykopać diamenty. Diamenty by były naprawdę, naprawdę po prostu mega przydatne. Tu jeszcze znalazłem jakiś kolejny kanion, jakiś kolejną jaskinię, więc sobie oczywiście całą eksplorujemy, a to potwory! Dobra, mamy tutaj naprawdę sporo potworów, wszystkie trzeba powyjaśniać. Cyk, wyjaśnienie szkielety. Tam jeszcze gdzieś creeper jest. Tam jest creeper i tam jest zombie. Trzeba tego zombieka i creepera wyjaśnić, ale dobra, chowamy się. I szybko tego creepera jeszcze do ostatniego powyjaśniamy i będzie cała kopalnia nasza. Tak jest, nasza kopalnia, więc tak, wyzbieramy całe złoto, wyzbieramy cały węgiel, całe żelazo, wszystko, co było w tej jaskini, wiecie, bez wyjątku, bo wszystko jest potrzebne i wracamy do dalszego kopania i szukania diamentów. Jak macie w ogóle jakiś kozacki pomysł, jak znaleźć diamenty, to serio piszcie, bo jak widzicie, wykopywałem naprawdę niesamowite wielkie tunele. Tu jeszcze w ogóle chciałem ogarnąć takiego glitcha. Jak widzicie, tutaj się nieco tutaj pojawiało ten, wiecie, te teksturki i chciałem szukać jakichś jaskiń, ale za bardzo mi to się nie wyszło. Rozpoczynamy dzień 37. 37 dzień, oczywiście kopalnia i oczywiście kolejne zbieranie naszych cudownych jakże surowców. Znalazłem taką jaskinię, w której były tutaj, wiecie, te mchy i była glina. I glinę oczywiście chciałem wyzbierać, żeby ten pokój z enchantingiem
jak najbardziej tam wykończyć sobie cegłą taki fajny, więc zbieramy tej gliny, ile po prostu ludziska wlezie. Naprawdę, normalnie bez wyjątku, cała glina, tu jeszcze jakiś zombiak, więc trzeba tego zombiaka normalnie wyjaśniać i musimy ludziska naprawdę eksplorować. Kolejna jaskinia, to był taki w ogóle mini kanion, więc cały sobie oczywiście eksplorujemy, tu jakieś żelazo, w ogóle napotkane, więc żelazo trzeba oczywiście wyzbierać. Tu było też naprawdę sporo żelaza, sporo węgla, sporo złota, wszystkiego oczywiście, jak zaraz zobaczycie, to mamy jeszcze jakąś malutkie creepy. Tam u góry jest creeper, ale jak widzicie, o nie, creeper mega przypał wybuch, ale dobra, nic się nie wydarzyło za bardzo, więc mega w porządku. I oczywiście tutaj sobie zbieramy fajne kolejne zombiaki, ogarniamy kolejne zombiaczki, ogarniamy kolejne miejsce, tą wodę sobie wyłączymy, żeby mi tutaj za bardzo nie przeszkadzała. I jak widzicie, naprawdę eksplorujemy całą tą jaskinię, bez wyjątku, każde żelazo, każdy węgiel i każde złoto, wszystko trzeba oczywiście powyzbierać, bo nic się ludziska nie może po prostu zmarnować. Jak już zobaczyłem, że te kilofy bardzo mi się psują, a diamentów nie znalazłem, to postanowiłem, dobra, wychodzimy. Wychodzę, no oczywiście zbierałem wszystkie itemki, jak dalej wiecie, no po prostu wszystko jak będzie, to oczywiście zbieram i wychodzimy. I zaraz to, co zobaczycie, to będzie jakiś szok, ale dobra, kończymy oczywiście, 38 dzień, zaczynamy. Tu w ogóle znalazłem szkieleta, który był full set i to było naprawdę, naprawdę emocjonujące starcie, ale chłop został wyjaśniony i oczywiście teraz eksplorujemy jaskinie, które są koło mojego domku. Pamiętacie, takie trzy jaskinie odkryłem, jak wykopałem wszystkie te deseczki koło mojego domku, jak te drzewka wykopałem, to odkryłem te jaskinie. Nagle zobaczyłem Endermana, więc pomyślałem, dobra, Endermanie, wyjaśniam cię, hitnąłem go, a ten chłop mnie normalnie zaczął nagle bić i słuchajcie, to był mega lipa, mam mega serduszek mało, więc postanowiłem wyłączyć Minecrafta, dalej wchodzę i jedno serduszko, o nie, ten hardcore może się w tym momencie zakończyć, ale szybko trzeba się zamurować, dobra, szybko się murujemy i szybko musimy coś zjeść, szybko musimy odrodzić nasi HP i zaraz pójdziemy ich wyjaśnić, ale naprawdę ludziska, to był taki emocjonujący moment, że pomyślałem, że ten hardcore w tym momencie się zakończy. Serio ludziska, naprawdę myślałem, że to się w tym momencie zakończy, ale musimy zdobyć te 100 dni. 100 dni jest naszym celem. Wychodzimy, oczywiście szukamy tego Endermana, a tego Endermana, słuchajcie, jakby nie było, nie mogę go znaleźć za bardzo, więc postanawiam, dobra ludziska, skoro tu Endermana za bardzo nie ma, to sobie oczywiście eksplorujemy dalej całą naszą jaskinię, która była w tym miejscu. To jeszcze normalnie mega lipa, creeper jakiś, mega lipa, kolejny jakiś zombie, creeper, o nie, wybuch ludziska. Wybuch, ale za bardzo mi się nic nie stało, bo miałem tarczę przy sobie, naprawdę mega epicka tarcza. I oczywiście eksplorujemy dalej tę jaskinię, ale w tej jaskini za bardzo nic nie było, więc postanawiam sobie wyjść i postanawiam wrócić do naszego domku. A tu ludziska, w naszym domku Enderman, ten sam Enderman, więc się na niego nie patrzy, żeby mnie nie zaatakował. I postanawiam zrobić tutaj taki sposób na kobla, że zrobimy taki, wiecie, tutaj taki daszek i on wtedy mnie nie zaatakuje, jak będzie siedzieć w tym daszku. I oczywiście hitamy go, chowamy się pod ten daszek i oczywiście z nim walczymy ludziska. Wyjaśniamy Endermana, dostajemy z niego blok trawy, który mi się mega ludziska przyda do tego, żeby postawić sobie tutaj go w naszych krówkach i żeby tutaj w krówkach sobie elegancko ziemia, wiecie, taka się rozprzestrzeniała, ten grass dirt. Stawiamy oczywiście tutaj itemki z naszego picyka, żeby tutaj wszystko się elegancko ludziska przepalało, wszystko co oczywiście udało nam się wyzbierać. No i oczywiście powkładaliśmy itemki i bierzemy sobie oczywiście pszenicę, karmimy nasze krówki, żeby mieć nieco więcej potomstwa, bo potomstwo bardzo fajne. Karmimy sobie oczywiście nasze tutaj kurczaczki i ludziska, serio, jestem mega z siebie zadowolony, bo jak widzicie, naprawdę już sporo tych jajek powstało i ludziska, w tym momencie postanawiam, bo już przeżyłem cały miesiąc na hardkorze, postanawiam zakończyć ten odcinek. Jak widzicie, tutaj fajne krówki powstały, tutaj powstały fajne miejsce na kolejne, no oczywiście, rozmnożenia kurczaczka. Tu mamy cały wielki magazyn, a tu mamy, słuchajcie, enchanting, jak możecie tutaj zaobserwować, jest 7 książeczek, więc to jest naprawdę już mega fajnym wynikiem. Tu mamy oczywiście naszą farmę, a tu mamy dalsze nasze to całe miejsce, które się w ogóle nie zmieniło, więc pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie kanał, wpadajcie na sklep i oczywiście czekajcie na kolejny odcinek z naszego hardkoru, a w tym momencie do zobaczenia, pozdro!